Cześć, witam. Ostatnio siebie i Was katuję trudnymi książkami i trudnymi tematami. Pomyślałam, że czas na płodozmian, że zaprezentuję Wam, a przedtem przeczytam książki wesołe, lekkie, które no, zrelaksują mnie w czasie wakacji. A tak się złożyło, że na stronie jednej z księgarni internetowych znalazłam zakładkę humor. Zamówiłam kilka pozycji z tej właśnie strony, z tej zakładki i teraz Wam je pokażę i powiem, czy poprawiły mi humor. Pierwsza zamówiona książka to jest taka, Księga Humoru z przymrużeniem oka. Żenada. Zawarte tu dowcipy, no nie nadają się do publicznego cytowania, więc pomińmy milczenie. Ale myślę sobie, no dobrze, jedziemy dalej. Zamówiłam dwie książki z tej zakładki Humor. Pierwsza nosi tytuł Mąż potrzebny na już, napisana przez Małgorzatę Falkowską, a druga Ambaras od zaraz, napisana przez Agatę Sotor. Przeczytałam obie i mogę Wam powiedzieć, że treść jest właściwie identyczna. W obu bohaterkami są młode, 28 plus, 30, kobiety wyemancypowane, posiadające swoje biznesy, pracujące w korpo, posiadające własne mieszkania. A jakowoż okazuje się, że marzeniem tych, one mają jedno marzenie. Boże, daj męża, daj męża, daj męża. I mnie to bardzo zdziwiło, no bo w dzisiejszych czasach i w ogóle, a tutaj takie XIX-wieczne marzenie i bohaterki realizują to swoje marzenie przy pomocy tam koleżanek, babci i tak dalej. A więc, oczywiście jest happy end, a więc podobne, właściwie identyczne treści, identyczny temat. No co, humor. Humor bardzo mizerny, o, tak bym się wyraziła. Mnie w każdym razie się do śmiechu nie było, tak sobie przeczytałam. Ambaras od zaraz i co to jest? Mąż potrzebny na już. No mówię, zakup w ogóle beznadziejny, wszystkie książki nie takie, humor nadal mam czarny, no ale jeszcze jedna książka z tej właśnie serii Humor. Książka pod dziwnym angielskim tytułem Grobing, napisana przez Krzysztofa T. Dąbrowskiego. I oczywiście nie wiedziałam, co to jest grobing. Okazuje się, że grobing po angielsku to jest bywanie na grobach, odwiedzanie grobów we Wszystkich Świętych. Ale grobing to jest też odmiana literacka. Grobing to bizarro fiction, specyficzny gatunek literacki pełen czarnego jak smoła humoru i absurdu spod znaku Monty Pythona, wymieszanych z grozą i fantastyką. Mam tutaj dwie zakładki, bo poległam chyba na 10 stronie. Bo na 10 stronie poległam, bo nasz bohater przygotował sobie obiad z kurczaka. No i kiedy zerknął za okno, wyglądali oni jak stado rozczochranych obdartusów. Co tam się działo w tym mieście? Wszyscy żarli wszystkich. Wnętrzności walały się na asfalcie, krew tryskała. Pomyślałam sobie, o nie, ta książka nie poprawi mi humoru, tak jak nie poprawia humoru wizyta na cmentarzu. Chyba że, jak mówię, jest to humor w stylu Monty Pythona, ale tutaj się nie umywa. Więc dla mnie humoru zero. No i już byłam załamana, myślę sobie, no tak, koniec. Nie ma książek, w których zawarty dowcip, humor, język komiczny odpowiadałby mi. Ale
trafiła w moje ręce książka Skarb. Książka, przy której chichotałam ze śmiechu na początku, dusiłam się ze śmiechu, a potem właściwie był to śmiech przez łzy, taki tragi śmiech. Jest to czeski pisarz Petr Szabach. Tak. Książka pod tytułem Dowód osobisty, jest podobno film. Dowód osobisty. Znamy Petra Szabacha, bo kiedyś omawiałam jego książki Gównem do dołu i chyba Babcie i coś jeszcze. No i tak, to jest humor dla mnie. Dlaczego? Bo akcja tej książki dzieje się wtedy, kiedy i ja byłam młoda. Od czego to się wszystko zaczyna? Otóż w szkole uczniowie otrzymują dowody osobiste. A w Czechach dowody osobiste, czy tam w Czechosłowacji, wydawano uczniom 14-15-letnim. Nie mogli oni wprawdzie głosować, ani zawierać związków małżeńskich, ale ten dowód osobisty potrzebny był im, moim zdaniem, bo ciągle to robią, do jednego. Żeby konsumować w knajpach, barach bezkarnie piwo. Nikt nie pytał ich o dowód osobisty, a więc mogli bez ograniczenia konsumować i spożywać to, co chcieli. Tu mamy grupę przyjaciół, chłopców, którzy właśnie kończą 8 klasę, no i za chwilę rozejdą się do szkół średnich i śledzimy ich losy, a jest rok 1966, aż do współczesności, kiedy sięgają w IPN-ie po swoje teczki, żeby przekonać się, kto na nich donosił, a musiał ktoś donosić, ponieważ chłopcy byli pod nieustanną obserwacją milicji, a potem policji. Milicja ich pałowała i to nie był już śmiech. To był raczej taki śmiech przez łzy. Dlaczego ich pałowała? Pałowała ich dlatego, bo chłopcy od początku byli inni. W sensie nie tylko spożywania, ale również wyglądu. Otóż mam na sobie pamiątkę z czasów hippisowskich, kiedy było się dzieckiem, kwiatem. Oni mieli długie włosy, jak to było w tej piosence, noś, długie włosy. Długie włosy, amerykańskie kurtki, no i słuchali muzyki angielskiej, przede wszystkim Beatlesów, a także Wolnej Europy. To wszystko opowiada nam narrator, którego imienia nie poznamy, ale możemy się domyślić, że jest to alter ego autora. Książka bardzo mi się podobała. Ale mówię, być może dlatego, że to są moje czasy. Ja pamiętam właśnie takich długowłosych hipisów i są tu wspaniałe sceny. Na przykład, kiedy w Czechosłowacji tam jakiś reżyser kręci film, no i potrzebuje do ról epizodycznych właśnie ludzi z długimi włosami. I wyobraźcie sobie cały plac Karola, bo tam chyba w Czech, w Pradze to cały plac Karola albo Wacława, a na tym placu tysiące długowłosych hipisów. Policja, gotowości, reżyser nie wie, co ma robić. Z tym biciem to było tak, że tu jest scena właśnie pałowania tych młodych ludzi, to mi się od razu Grzegorz Przemyk przypomniał. A więc naprawdę książka świetna. Co tam cytaciki? Aha, no kiedy się jest młodym, to otrzymuje się dowód osobisty, który pozwala spożywać, ale też no, ludzie się kochają, pierwsze miłości i pierwsze utwory poetyckie. Mój chichot wzbudził taki utwór poetycki. Koleżance z klasy, nie martw się tym, że ze szkoły znowu wracasz z dwójką. Ważniejsze są bowiem piątki. Z dwóją. Ważniejsze są bowiem piątki, co ci pod bluzką falują. Czyż nie piękne? Taka właśnie literatura erotyczna. A, o milicjancie. Czyli kolejne potwierdzenie, że gliniarz to nie zawód, to raczej osobowość. Tak tutaj mówią. Dwóch skurwieli z tajnej policji spuszcza 14-latkom taki łomot, że o mało ich nie kładzie trupem, a ci 14-latkowie najbardziej martwią się, co
powiedzą rodzicom. O, tu po głowie i nerkach bił. O, chłopcy chcieli nosić długie włosy. Jeden z nich spytał: tatusiu, czy mogę zapuścić włosy? Ojciec z miejsca złamał mu nos. Takie było przyzwolenie. Tak zwana ścieżka zdrowia. Od drzwi budynku do autobusu policjanci utworzyli bowiem coś w rodzaju szpaleru. Po 10 z każdej strony. Droga przez mękę. Kiedyś to miasto, znaczy Pragę, odwiedził cyrk radziecki i jeden z nich, poeta, napisał taki wiersz. Cyrk przyjechał. Cyrk na lodzie. Z Rosji betonowej. Z Rosjankami o urodzie nietuzinkowej. Sięgnij więc do portmonetki. Miedź do kasy wrzuć. Niech zobaczą Rosjaneczki, co to czeska chuć. A więc naprawdę świetna, jeszcze raz świetna. Tu był humor, tu był komizm, tu była tragedia, śmiech przez łzy, same łzy. No ale dzięki tej książce uwierzyłam, że mogą być książki poprawiające nastrój. A to są książki Petra Szabacha, szkoda, że już niczego więcej nie napiszę. Pod tytułem Dowód osobisty muszę koniecznie obejrzeć ten film. Książkę oczywiście polecam. Jeszcze mi tego było mało. Mówię, sięgnę po klasykę. No i sięgnęłam po klasykę, którą czytałam bardzo dawno, chyba na studiach. To była moja druga lektura. Carol Dickens, Klub Pickwicka. Ale ten humor i omówienie tej książki to jest już zupełnie inna historia na inny film. A taki film będzie. Podsumowując, trudno jest znaleźć książkę poprawiającą humor. Książkę lekką, łatwą i przyjemną, ale też naprawdę mądrą i taką... Ja wiem, że są ludzie o różnym poczuciu humoru i to, co mnie nie śmieszy, może śmieszyć innych i odwrotnie. Ale z tego zestawu, który Wam dzisiaj pokazałam, polecam tylko tę. Dowód osobisty Petr Szabach. No i jak zwykle proszę o to, żebyście mi podpowiadali. Niebanalne książki, podczas ich lektury się uśmiechnę, zamyślę, refleksja jakaś będzie, albo po prostu będę chichotała, bo warto. To było moje spotkanie z książkami z kategorii humor. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Do zobaczenia.